Słuchajcie, może ja pozwolę sobie zadać to pierwsze pytanie, bo tu Przemysław mówił o jednej rzeczy, która mnie interesuje z perspektywy mojej jako prezesa Test Springa. My testujemy oprogramowanie i tutaj właśnie chodzi o to złośliwe użycie inteligentnych skryptów. I pytanie, czy w ogóle testujecie takie rozwiązania pod kątem zabezpieczeń, jak to się testuje i jakie tutaj potencjalnie ryzyka powstają, bo domyślam się, że przesunięcie jednej tętnicy trochę bardziej na lewo czy na prawo może powodować ogromne rezultaty. To tu jest szereg rzeczy. Pierwsze to bezpieczeństwo danych, a drugie możliwość przemycenia. Jeżeli mówimy o przemyceniu, to właśnie, o ile dobrze pamiętam, 2 tygodnie temu udowodniono, że wszystkie systemy uczenia maszynowego nie są odporne w ząb na wrzucenie kawałka kodu niebezpiecznego i spowodowanie później, żeby w dowolnym systemie maszynowym ten kod został wywołany czy też uruchomiony. Na czym to polega? Bo jeżeli mówimy o analizie danych, najczęściej mamy jakieś niesamowite ilości danych. My jak pracowaliśmy nad systemem automatycznej detekcji serca i rozpoznawania poszczególnych elementów serca, no to były terabajty danych. To łatwo sobie zauważyć, że wrzucenie tam nawet 100 megabajtów jest nie do rozpoznania w żaden sposób przez sztuczną inteligencję, bo to nie zaburzy na tyle w żaden sposób procesu uczenia. I teraz to jest pierwszy powód, gdzie mówimy, że sztuczna inteligencja powoduje dodatkowe problemy, na które wcześniej nikt nie wpadł. Okej, były wcześniej podobne pomysły, gdzie się wrzucało, czy to do zdjęć, czy do jakichś innych elementów, które do tej pory systemy antywirusowe nie rozpoznawały, ale pierwszy raz wpadli na to, że można wrzucać to też do danych, na przykład medycznych. Okej, czyli jakby istnieje to ryzyko, a metody... Jest sprawdzane. Metody zabezpieczenia? Odcięcie się od sieci, czy jakiś data science, weryfikacja danych? No, to jest też to, czym dlaczego też dostaliśmy te 2 dodatkowe minuty, ponieważ stwierdziliśmy, że lekarz musi dostać pełną i jasną informację, jak sztuczna inteligencja do tego doszła. Czyli w skrócie, jeżeli dostajemy wynik, załóżmy, tutaj mówiliśmy o aorcie, to trzeba ją w jakimś stopniu zmodyfikować, to dostaje lekarz jasną informację, jak to trzeba było zrobić, dlaczego sztuczna inteligencja doszła do tego. I teraz bazując albo na jakiejś literaturze, albo na wyniku konkretnych analiz czy obliczeń. Czyli lekarz nie może stać się tylko technikiem, musi dalej być lekarzem, musi rozumieć, dlaczego ma podjąć taką, a nie inną decyzję i może podjąć inną, jeżeli się nie zgadza z tym wynikiem. Tak, i to jest ta też fajna sprawa. 2 rzeczy, które mi się tu zawsze kojarzą, czyli lekarz wykorzystujący technikę będzie lepszy od tego, który jej nie wykorzystuje, bo to jest dość oczywiste. I tak samo jest ze sztuczną inteligencją, czyli wykorzystujący sztuczną inteligencję będzie lepszy od tych, którzy jej nie wykorzystują, ale lekarz, który nie potrafi działać bez tej sztucznej inteligencji i bez tej techniki, no niestety nie będzie lekarzem wszechstronnym, czyli nie będzie mógł zadziałać w tych takich dość drastycznych sytuacjach, a one zdarzają się często, nawet podczas tych 56 operacji. Parokrotnie miałem tę okazję uczestniczyć w takich sytuacjach, kiedy albo operacja musiała zostać odwołana, albo wystąpiły jakieś problemy techniczne, które no, lekarze w sposób właściwy zadziałali. Jestem pełny szacunku, dlatego jak niesamowitą mają... No to jest tego typu sposób bycia, gdzie chyba widać to też u lotników. Najbardziej tragiczna sytuacja nie powoduje u niego roztrzęsienia, tylko działa dokładnie, systematycznie, zgodnie z procedurami i rozwiązuje dany problem. Trochę jak inteligentny skrypt. Trochę tak. No to fakt. Mili Państwo, ktoś ma to zadać? Może ja może zacznę. Dobra, ja zacznę. Przede wszystkim gratulacje. Niesamowite rozwiązanie. Mam 2 pytania. Pierwsze to takie... Powiedziałbym może złowieszcze, ale ja jestem wielkim fanem sztucznej inteligencji, dlatego że ona właśnie może zastąpić człowieka i kiedy porównamy możliwości adaptacyjne, możliwości szybkość wykrycia błędów, to sztuczna inteligencja jest w stanie to zrobić. Samoucząca sztuczna inteligencja. Więc tutaj ja mam tutaj bardziej pytanie, czy nie uważasz może, że właśnie te w tym terabajcie danych, to sztuczna inteligencja znajdzie te 100 mega czy 10 mega, jakkolwiek je nazwiemy, wykryje ten błąd i na bazie lepszej jakości danych, większej jakości danych, będzie w stanie jeszcze skuteczniej leczyć czy zapobiegać chorobom. Tak, o ile będzie o tym wiedziała. Jak nie będzie wiedziała, to będzie ten odwieczny dylemat, gdzie sztuczną inteligencję nauczono rozpoznawania
czy występują u Ciebie objawy po-covidowe i ona rozpoznaje bardzo dobrze na każdym zdjęciu, które poprawnie zostało przygotowane, czyli klatki piersiowej, ale w momencie, gdy podasz zamiast tego zdjęcia zdjęcie kota, tam też znajdzie kwestie dotyczące zmian po-covidowych. No i to jest, człowiek jest sprytnym stworzeniem i tak długo, jak będzie sprytniejszy od sztucznej inteligencji, zawsze musi być na końcu. Tak jest, ale no, czy nie uważasz, że kiedyś się to zmieni? Że idziemy wszyscy w tą stronę. No ja uważam, że twoje narzędzie tym bardziej pójdzie w tą stronę, żeby jednak może nie eliminować lekarza na samym końcu, ale zmniejszyć jego rolę, ponieważ ten system będzie dużo szybciej i sprawniej działał niż sam lekarz, niż na końcu osoba. Kiedyś tak będzie, aczkolwiek nadal jest cały czas ten dylemat. Nie dojdziemy. Boję się na przykład chorób cyfrowych. Nie wiem, co jak to nazwać. Chodzi o to, że będziemy mieć kiedyś takie urządzenia, które będą się z nami na tyle mocno integrowały, że wirusy już nie będą tylko i wyłącznie zwykłymi wirusami, ale też wirusy cyfrowe, które rozprzestrzeniać się będą przez internet, a będą infekowały nas bezpośrednio. I teraz, jeżeli zbytnio pójdziemy i zapomnimy o tym, że jednak to, co zawsze podkreślam, lekarz i każdy z nas musi działać nie tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym, ale też w świecie rzeczywistym, to tak długo, jak będziemy potrafili zachować ten balans, jesteśmy bezpieczni jako cywilizacja. W momencie, gdy nie, no to znamy wiele przypadków, kiedy się to kończy tragicznie, oczywiście tylko i wyłącznie z filmów science fiction, ale one są bardzo prawdopodobne. Dobra, jasne. Ostatnie pytanie z mojej strony. Na jakim jesteście etapie? Bo wspominałeś w prezentacji o tym, że od 2016 roku rozwijacie. No mi się ten pomysł bardzo podoba, tak jak wspominałeś wcześniej, ja też ze strony finansowej czy venture capital chciałbym pomóc, może uśmiechać się. No to jakbyś tylko powiedział troszeczkę, na jakim jesteście etapie i jakby na jakim procesie, na jakim etapie komercjalizacji, albo już skomercjalizowaliście swoje narzędzie. Czyli pierwsze narzędzie to na salach operacyjnych jest skomercjalizowane i sprzedaje się wyjątkowo dobrze i COVID tutaj bardzo mocno pomógł, a drugie narzędzie jest w trakcie teraz finalnych testów. Zaczynamy sprzedaż, jak wszystko dobrze pójdzie, w następnym kwartale i jesteśmy otwarci na współpracę z tym drugim narzędziem. Pierwszy zarabiam. Na pewno będę się uśmiechał. No i bardzo dobrze, słuchajcie, to właśnie do tego ta platforma komunikacyjna ma właśnie służyć. Ale teraz może pytanie z widowni. Ktoś, proszę bardzo. Tutaj podamy mikrofon. Bardzo bym prosił, dobra, Bartku? Jakbyś mógł podać tam koło Łukasza. Fajne pytania, dzięki. Dziękuję bardzo. Chciałbym trzy pytania zadać i na tym poprzestać. Po pierwsze, czy tą sztuczną inteligencję to dostarcza nam urządzenie o roboczej nazwie robot medyczny, czy to jest inny sposób dostarczania sztucznej inteligencji, bo chcę mieć precyzyjną świadomość tego, jak to funkcjonuje. Drugie pytanie. To może zróbmy tak, odpowiedź i dobrze. Potem, dobra? Bo zobaczymy, na ile nam czas pozwoli, bo tu już... No i tych rozwiązań mamy kilka. Jeżeli mówimy o robotach, one w większości są wyposażone w sztuczną inteligencję. Do tego dochodzi nasze oprogramowanie, które ma swoją sztuczną inteligencję. I do tego dochodzą urządzenia w postaci HoloLensów, które mają też sztuczną inteligencję. I jeszcze, żeby to bardziej skomplikować, nie dość, że mają sztuczną inteligencję w postaci oprogramowania, to mają sztuczną inteligencję wbudowaną w chipy, które są już, czyli mikroprocesory, które automatycznie wykonują czynności, bo są już wcześniej nauczone, na podstawie tej nauki wykonują konkretne zadania. Więc tych warstw jest dużo i każda z nich jest związana ze sobą. Czy istnieje takie zabezpieczenie jak rezerwacja sztucznej inteligencji podczas odbywającej się operacji? Każde urządzenie techniczne może ulec awarii. Nie chcemy, żeby była awaria, ale nie możemy zabezpieczy się w 100%. Czy w związku z powyższym jest jakieś rezerwowanie na okoliczność awarii, czy też operację rozpoczętą z udziałem sztucznej inteligencji kończy zespół lekarzy? Dziękuję. Znaczy, muszę to doprecyzować. Do tej pory nie brałem udziału w takich operacjach, które wykonywała sztuczna inteligencja. Wszystkie operacje były wykonywane na zasadzie takiej, że sztuczna inteligencja pomagała w nawigacji, czyli jeżeli była wykonywana operacja przescewnikowa, to wskazywała na przykład, jesteśmy w tym miejscu, można iść w lewo, w prawo, ale to lekarz decyduje, czy idzie w lewo, czy w prawo. Czyli utrata jakby tego wsparcia no, powoduje, że operacja staje się trudniejsza, ale wracamy w zasadzie do pierwotnego poziomu medycyny. Dokładnie tak. Okej. Czyli to jest na razie ten poziom, czyli nie ma jeszcze tego niebezpieczeństwa. Domyślam się, że
jeżeli mówimy o półautonomicznych narzędziach albo autonomicznych narzędziach, tutaj będziemy dublowali systemy, tak jak to robimy w samolotach w tej chwili. Tak jest. Trzecie, no dobrze, mam bardzo szybko jeszcze, zgadzam się na to trzecie Ile pytanie. Ile szpitali w Polsce i w jakich miastach jest gotowe zastosować sztuczną inteligencję przy operacji na sercu? A czy to jest, niestety odpowiedź związana jest z finansami, ale co jest ważne, prawie każdy. Czyli w większości, w których byłem, jest przygotowany. Jest to, chyba nie spotkałem się ze szpitalem, w którym byłem, w którym nie było czy to tomografii komputerowej, czy właściwego stanowiska komputerowego, które może posłużyć właśnie w takich operacjach. Niestety wszystkie operacje, które wykonywane były, czy zabiegi, przy których byłem, były związane bezpośrednio z działaniem komputera. Także tam zawsze musiał pierwszy etap przygotowania do zabiegu był wykonywany gdzieś przy użyciu narzędzi komputerowych lub skomputeryzowanych. Dobrze, słuchajcie. Łukasz, jeszcze jakieś pytanie? Jedno pytanie mam. Jest ono trochę przewrotne, ale pytanie, co było najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze w przekonaniu do tych rozwiązań lekarzy i dlaczego tak trudno było przekonać lekarzy? Okej. Wbrew pozorom to nie było trudne, tylko trzeba było poświęcić na to odpowiedź. No, dobra, trudnością był czas. Tylko i wyłącznie. Chodzi o to, że żaden lekarz nie zastosuje rozwiązania, które nie jest sprawdzone i które mu nie pomaga w codziennym życiu. Jeżeli po roku czasu przy iluś zabiegach udało się nam udowodnić, że skracamy zabiegi, pomagamy i rzeczywiście jest to użyteczne, to każdy chciał tego używać. Okej, słuchajcie, dziękujemy serdecznie. Mateusz Kierepka.